Tu jestem, witam, cześć. Poziom trudności szablonu. Odprężający, domyślny albo trudny. Dałbym domyślny chyba, bo nie wiem jak trudny jest trudny. Dwa terytoria na północy zostały zajęte przez nieprawowitego barona, którego zamek znajduje się poza mapą. W pozostałych niezajętych regionach znajdują się obozy rozbójników. O! Buduj i rozwijaj się w swoim tempie, gdy twoi ludzie będą gotowi, rzuć wyzwanie baronowi na terytoriach północnych. Dawaj drugi scenariusz? Dobra, to drugi i tyle. Rozpocznij. Rodziny w Manor Lords potrzebują jedzenia i opału oraz dachu nad głową. No to mają namiot, ognicho się świeci, a to do zabicia na mięso. Zasoby w oknie regionu powyżej. O, tutaj informują, ile dóbr masz do dyspozycji. Rozumiem. O, fajnie, że nie ma przytłoku za dużo informacji na start, tylko żeby sobie samemu próbować. Czyli potrzeba jedzenia, potrzeba opału, potrzeba jedzenia i czegoś tam jeszcze. Armią bym się nie zajmował na razie. Co mogę zbudować? Przed podjęciem decyzji o kierunku rozwoju osady pamiętaj o sprawdzeniu wszystkich złóż surowców i przyjrzeniu się żyzności gleby. Jeśli żyzność ziemi w regionie jest niska, pomyśl o szybkim przygotowaniu się do handlu. A jak sprawdzić żyzność? O, oczywiście, wszystko żyzne. Pszenica, len tak średnio, jęczmień tak seo, żyto, czyli pszenica, żyto najlepiej. Tylko nie wiem, czy tak na odpierdol stawiać wszystko, czy z pomyślunkiem. Z pomyślunkiem bardziej. A, to dajmy tu. Wszystko przemyślane będzie, albo nie. Co do piksela. Zajebiście. Kto będzie to budował? Rodziny bez przydziału samoczynnie zajmują się pracami budowlanymi. Trzeba będzie ich rozmnożyć, będą się ruchać jak króliki. Ale zapierdala. Masz zdolności nadludzkie, nawet przenikania przez ścian, z tego co widzę. Dobra, kolejna rzecz do wybudowania. Chata drwala. Robotnicy ścinają okoliczne drzewa w celu pozyskania drewna opałowego. A, tu są kłody. Czyli tu będę miał kłody, a to jest pod opał. No, ma sens. Dobra, to dajmy tu. A drogi? Spokojnie, nie wszystko naraz. Chociaż właśnie, drogi, bo tu jest jakaś dróżka. Dajmy tu, niech stoi. Będą ścinać, to w sumie obok lasku byłoby lepiej. No ale, woły użyteczne, nowa wiadomość, co chcesz? Twa sława sięga daleko, ja pragnę jedynie bronić mych praw i mego honoru przed płotrami, którzy źle mi życzą. Mam nadzieję, że nie osądzisz mnie wedle plotek i oszczerstw, które może być doszły do twoich uszu. Podpisano i opatrzono własną pieczęcią Hidebold von Berenreut. Odpisz. Nie możesz rościć sobie żadnych praw do Selbicu i Hofstenu. Nic, Silver. Nie mogę. Potrzebuję 5 wpływu mieć, żeby zacząć żebrać. Deklarację. Mogę mu wojnę wypowiedzieć, ale potrzebuję 500 wpływu. No to póki co taką pierdołę mu rzućmy. A informacja o budynku? Robotnicy ścinają okoliczne drzewa w celu pozyskania kłód drewna. Jak dla mnie to nikt nie ścina, bo się dalają. Trzeba przydzielić jakąś rodzinę tu. Przydziel rodzinę. Jedna rodzina. A ile mam rodzin łącznie? Całkowita populacja. Mam 5 rodzin poziomu pierwszego. 8 chłopów i 2 kobitki. Potrzeba kobiet. Więcej kobiet. Dobra, 3 rodziny tutaj. 2 rodziny tutaj. Zmień nazwę wioski. Mogę? Specjalizuj swój region. O cholera, jakieś drzewka rozwoju są. Po osiągnięciu następnego poziomu osady otrzymasz punkt rozwoju. Za pomocą takich punktów można odblokowywać gałęzie rozwoju, by region funkcjonował sprawniej. To trzeba by jakieś bolidy w necie popatrzeć. Koniecznie. Nazwę ten region może jakoś naturalnie. Nie związanie z Twitchem, tylko Dolina Dobrobytu. Gównowo, nie. Dolina Dobrobytu. O, nie tak będzie. Pięknie się nazywa. Dobra, kolejna rzecz do budowania. Co tu jest? Tartak. Robotnicy przerabiają kłody na deski. A po co mi deski? Pewnie do budowy czegoś. Jeszcze nie wiem, po co mi deski. Górnictwo. Obóz kamieniarzy. O kurde, ile tych budynków tu jest. Spichlerze, składy, stacja, karawan, słupek do uwiązywania zwierząt. Ja bym chciał zwierzaka jakiegoś. Rodzina życzy sobie więcej miejsca dla swojego straganu na targu. Chata drwala do wybudowania. Ale chata drwala jest po to, żeby zbierali drewno, a nie stragany stawiali. Dobra, zbudujmy na razie wszystkie budynki, jakie są potrzebne. Tartak jeszcze teraz, żeby na deski można było przerabiać. Nie wiem po co, ale pewnie jakiś cel to będzie miało. Kliknij na to oko w prawym górnym obok awatara. Co to? Bardzo wczesna faza prac, możliwe błędy. Tryb odwiedzin. Dwa. Można popatrzeć, jak pracuje moja załoga. A jak wyglądam od przodu? Co to za spodnie mam jakieś, bym powiedział. Obóz myśliwych jest zrobiony tylko w budowie, chata zbieraczy. Robotnicy zbierają jagody z pobliskich krzewów. O, to też się przyda. Może w sumie na czas rozbudowywania wszystkie rodziny wywale, niech to budują. Żeby szybciej to zostało zbudowane. I wół! Trzeba więcej wołów ogarnąć, tylko nie wiem jeszcze jak. Prace budowlane wymagają więcej rodzin bez przydziału. Tartak, czekaj, co? A gdzie jest tartak? Tu już jest wybudowany. Tylko jest za mało ludzi, żebym poprzydzielał wszystkich. Na razie niech to wybudują i potem będę przydzielał. Dobra, co kolejne mogę wybudować? Mielerz. Mielerze przetwarzają jedną sztukę drewna opałowego na 2 kawałki węgla drzewnego, co dwukrotnie zwiększa wydajność paliwową pieców. Fajne, ale jest wymagane gałęzie rozwoju. wypalanie węgla drzewnego. Problem jest taki, że jak wybuduję coraz to więcej budowli, to mam tylko 5 rodzin na to, więc nie wiem, czy się nie wstrzymać trochę z tymi budynkami, bo kurczę, nie będzie kto miał robić. Chatę drwala może zrobię, to wtedy się jakoś będą mieli więcej miejsca, może się będą mnożyć. Dobra, wszystkie rodziny zajęte są. Zbudujesz im domy czy nie? A nie wiem jeszcze jak. Czekaj, chatę drwala buduję. Chata zbieraczy, ale chata drwala nie jest pod to. Jest taka mieszkania. O! Parcela mieszkalna. 4 domy, a potrzebuję o. Tak by było spoko, tylko problem jest taki, że troszkę daleko są. Kilka, zaraz im inaczej to wybudujemy. Parcela mieszkalna. Tutaj, tutaj. Nie, to musi być kołchozy. Trzeba im zbudować tu. Czemu się te domki nie pokazują teraz? O, 5, idealnie. Pyk. Koszt budowy 10. No i super będą mieli. 5 rodzin tu się pomieści. Dobra, kolejne rzeczy do wbudowania. Studnia dostarcza wodę pitną do parcel mieszkalnych. No chyba by wypadało dać jedną. Niech się dzielą. Jednak rodziny potrzebują do szczęścia czegoś więcej niż tylko dachu nad głową. Kliknij budynek, by sprawdzić wymagania mieszkańców. Tu na razie nikt nie mieszka. Wymagania. To nie ma wymagań. Ile mam kłód? O kur... wolniej. Co tam było? Nieosłonięte zapasy przemakają. A ja mam tu zapasy? Oj. Dobra, jest skład. Jak sprawić, żeby oni do składu przenieśli rzeczy? Te rzeczy. Magazynowanie, żarcie, drewno, kamień, narzędzie. Spichlerz widzę, ale nie widzę spiżarni. Chyba, że to coś podobnego. Robotnicy zbierają, magazynują i rozprowadzają towary za pomocą spiżarni. Chyba, że spichlerz i spiżarnia to samo, czy nie? Spichlerz, a w spichlerzu jest spiżarnia. W razie potrzeby będą też auto. Dobra, zbudujmy to. Pewnie potrzebne, skoro jest w początkowych budowlach. To spichlerz obok składu. I teraz będzie trzeba drogi zbudować. Trzeba będzie podprowadzić drogi do parceli mieszkalnych i przydzielić tu kogoś, bo nie ma rąk do pracy. Dobra, ładnie, działa. I podepniemy to do głównej drogi i do studni. Super komunikacja jest, budujemy. Kościół muszą mieć bani. Kościół, bo nie będę mógł rozbudować. Co najmniej kościołek drewniany. Zaraz im wybudujemy kościół. Kościółek drewniany. O! A droga musi być, przyciągaj do dróg. Za mało zasobów. Dobra. Przydzielamy do roboty, jak już pobudowali. W sumie są przydzieleni. Dobra, wszystko wybudowane. Ładnie. Ty, zaczyna to ładnie wyglądać nawet. To będzie imperium, nie osada. Trzeba więcej kobitek, bo mam 10 chłopów na 5 babeczek. Jak żeby się zaczęli rozmnażać? Może faktycznie postawię więcej tych parcel mieszkalnych, to przybędą, bo aktualnie jest 5 parcel i na 5 rodzin. Zobaczmy, co się wydarzy, jak 6 postawię. Nie buduj kościoła. Ale czemu mam nie budować kościoła? Zobacz, wymagania. Chcą mieć kościółek, jest napisane. Potrzebują modlitwy. Potrzebują mieć w co wierzyć. Życie bez wiary, jak zapierdalasz cały czas, musisz wierzyć, że robisz to po coś, bo mi się zbuntują. Trzeba im oczy zamydlić. O, aby ją zwiększyć, zbuduj nowe parcele mieszkalne lub powiększ istniejące. Gites, 5 kobitek już jest. A, było w sumie wcześniej 5. Problem jest. Chwila, czekaj, bo się dzieje. Zużycie opału w zimie, a tu zima jeszcze będzie, oni poumierają. Dodatkowo niektóre miejsca pracy zużywają... Jedzenia na 2 miesiące wystarczy. Trzeba jak najszybciej jedzenie ogarnąć. Jak ogarnąć jedzenie? Mam 4 mięsa, 8 jagód i 1 chleb. To musi być non-stop wypełnione w takim razie, bo będzie problem. Rodzin, jak z rodzinami wygląda? Dalej 5 rodzin tylko. Mam więcej domów niż rodzin. Na początku istnienia osady spróbuj wytyczyć pole uprawne o powierzchni około 1 morgi. Później, jeśli uznasz, że region powinien skupić się na rolnictwie, możesz pomyśleć o wydaniu punktu rozwoju na odblokowanie ciężkiego pługa. Pamiętaj też o sprawdzeniu żyzności ziemi. Co to jest morga? Nie wiem. Chwila, zaraz się doedukujemy. Ile to morga? Z niemieckiego morgen, czyli ranek. Jest to obszar ziemi, jaką jeden człowiek może w ciągu dnia skosić lub zorać. Czyli, jak mówią, że trzeba dać pole uprawne o powierzchni 1 morgi, czyli dla 1 osoby. A ja wiem, jak oni są wydajni? Nie wiem, ile taki jeden chłop da radę. Obskoczy chyba takie coś. Całe pole. Taki prostokącik. Ja bym obskoczył. Czy mniejsze troszkę? Nie no, troszkę mniejsze. Zróbmy mu taki. Oj, kurde, było coś z morgami i kliknąłem, cholera jasna. 0,6 morgi miałem. A, widzicie. To trzeba to rozpieprzyć. Okej. Na co im tu zmieniamy? Typ uprawy pszenica, 60% żyzności. No i super, płodozmian. Przywraca utraconą żyzność. Nie, to nie potrzeba. Przyspiesz żniwa. To brzmi jak za jakieś diamenciki. Ale tu chyba nie widziałem żadnego item shopu. Okej. Ile rodzin? Dalej 5. Gospodarstwo musisz wybudować, żeby na polu pracowali. Ta? Dobra. Młyn. Przetwarza ziarno na mąkę. O, też musimy to zrobić. Wydajność młyna. 99%. Postawiłbym tak, żeby było 100. Im wyżej. Ale czy to będzie w pizdu daleko? Nie wiem, czy chcę to tak daleko. A tu kościół ma stanąć. No to nic, to kościół będzie gdzie indziej. No i pięknie, aprobata, rośnie. Byli bezdomni wcześniej i teraz już ładnie decyduje o ogólnym przyroście populacji. O, dziękuję, dobra rada. A także o morale milicji powołanej spośród mieszkańców tej osady. Kogo to jako milicjanta zatrudniamy? Ja bym się nadał. Bym kontrolował wszystko. O, mieszkanie dla ciebie i dla twojej świty. Na to trzeba zbierać. 250 punktów wpływów i zwiększa poziom administracyjny o 1. Tylko trzeba trzeba uzbierać jakieś... Co to jest za ikonka? Nie wiem, co to za ikonka. 15 czegoś. O! Mogę kolejnego zwierzaka ogarnąć potem. Drugiego woła, jak to wybuduję. Tylko szukam tego gospodarstwa. Dymarka... Jest gospodarstwo. Zatrudnia rodziny do prac na polach uprawnych. Rolnicy orzą pola od razu po zakończeniu zimy lub w innym terminie, ale nie później niż w listopadzie. Potem obsiewają pola wybraną uprawą. Żniwa odbywają się około września. Spoko, możemy zbudować. A, mam 1 punkt rozwoju, właśnie, w co dajemy? Zaraz poczytamy. Ty, no nie wiem, przyznam, w co iść. No, drzewko handlu może się spoko wydawać później. Jeśli chodzi o żarcie, to mam tylko mięso i mam tylko jagódki. Pewnie im więcej rodzajów, tym faktycznie jest lepiej. A, kliknę te pszczółki, niech będą pszczółki. Oj, kurde, już żałuję, mogłem w handel dać. Dobra, kościółek się buduje, pasiekę jeszcze ogarniemy i gospodarstwo, czyli jeszcze 2 rzeczy. To przyspieszmy, żeby to wybudowali szybciej. O, jest nowy wół. Po złożeniu zamówienia do twojej osady przybędzie handlarz, by dostarczyć zwierzę. Zamówienia można składać raz w miesiącu. Mogę konia, woła i ulepszenie do małej stajni. A ile to kosztuje mnie? 20... czego 20? Złożono zamówienie. Ale czego wydałem 20? Kościółek wybudowany. Trzeba będzie jakoś wyeksponować misę z datkami. Problem taki, że mi kamieni zaczyna brakować, a nie mam obozu kamieniarzy wybudowanego. A obóz kamieniarzy daje mi to, że robotnicy zbierają kamień z pobliskich złóż kamienia polnego. Więc koniecznie trzeba wybudować. Wprowadza się nowa rodzina, jest, w końcu. Parcela mieszkalna poziom pierwszy. 6 rodzin, dodatkowe ręce do pracy. Super. O, pa! Nowy wół, nabytek. Bartolmes. Tu jest ten jeden. Heinz, a będzie miał kolegę. Witaj. Bezrobocie jest. Decyduje o prawdopodobieństwie pojawienia się przestępstw. Bezrobocie? O, to już wam znajdę pracę zaraz. To tak, żarcia troszkę mam. Trzeba na pewno do pasieki po jednej rodzinie przydzielić. A po co mi były 2 pasieki, skoro mogłem w jednej pasiece więcej osób zatrudnić? Na chuj mi to było. Niszczymy to. Chociaż nie, bo 2 razy szybciej będzie. Jak 2... Chociaż nie, bo to działa... No nie będzie. Bo to nie jest, że po kolei wytwarza. To chyba zniszczę jedno. Bo nie ma sensu to w takim razie. Dobra, rozbierz i 2 rodziny do pasieki. Chociaż czy 2 są potrzebne? Zostaw, potem się zbuduje. Niepotrzebne, ale materiałów oszczędzę troszkę. Poziom kościoła. No. Są zadowoleni, że kościółek jest. Warto było. Tylko trzeba by księdza zatrudnić tu. Stragan z jedzeniem, jest. Miód. Ładna różnorodność żarcia. Dobrze, zaczyna się rozkręcać, podoba mi się. Tylko, że mnie nie najechali jeszcze chwilkę. No! Perfekcyjnie rozwijająca się osada. 0 alertów, wszyscy zadowoleni, wszystko do przodu idzie, aż się przyjemnie gra w to. Żeby się coś nie wydarzyło zaraz. Na razie jest chillera, wszyscy szczęśliwi, 0 burt. Pięknie. Odkryto obóz rozbójników. Pa! O kurwa, ile ich jest! Ale to daleko są. Patrzcie, tu są rozbójnicy. A ja tu, to się nie przejmuję niczym na razie. Dobra, czyli będą skóry przerabiać, zwierzęce na oprawione. Garbarnia jest zrobiona. Słodownia, co to jest? Robotnicy wytwarzają tu słód z jęczmienia. Oj, to za ciężkie póki co. No to nie wiem, no, na dobrą sprawę. Wydaje mi się, że na poziom pierwszy, żeby na poziom drugi mnie trzeba odblokować. Skórę mam, przędza w takim razie. Przędza i płótno. Płótno to len. Robotnicy wytwarzają przędzę z wełny, czyli trzeba by owieczki ogarnąć. I płótno z lnu. A jak ogarnąć owieczki? Pole wypasowe było coś takiego, czy jakoś to było? Tu niech będzie. Tylko jak duże to pastwisko? Miejsce na pastwisku 30? Nie no, może maluńkie w takim razie. Takie na, nie wiem, taki kwadracik. Tu obok kościółka niech się pasą. I trzeba drogę doprowadzić do tego. Problem jest. Owieczki się same nie zrespią. Trzeba je jakoś tu ogarnąć. Handel. Faktoria handlarza zwierząt gospodarskich. No, dobra, jest faktoria. I co? I niby tutaj mogę jakoś kupić. Konie, muły są owieczki. Ale to kosztuje, kurde. Ja mam tylko 5 tej waluty. Jak to zarobić? Suma pieniędzy posiadanych przez mieszkańców tego regionu można ją wykorzystać do importu lub przy... Mam tylko 5, więc nie kupię tego. Chociaż nie, chyba że inaczej się kupuje to. Nie ma store za dolary? Właśnie chyba nie ma. Kupuj dla osiągnięcia pożądanego poziomu nadwyżki. Nie wiem, czy to nie jest do czegoś innego. Wydaje mi się, że to jest do czegoś innego niż myślałem. Jakoś inaczej trzeba owieczki pozyskać. Jeszcze jedno pole uprawne pod len. Musisz mieć domy na 2. poziomie. I co? I wtedy będę mógł ogarnąć te owieczki? No ale to jest bez sensu, bo zobacz, żeby mieć... A nie, nie jest bez sensu. skóra będzie na targu, a jak skóra będzie na targu, to będą ubrania, a jak będą ubrania, to damy level 2, a jak będzie level 2, to będą owieczki. Członkowie rodziny dołączyli do jednego z osadników. Wprowadza się nowa rodzina, 8 rodzin. Super. O, jest, ubrania na targu, gites. To można dwie chatki przekształcić teraz na chatki poziomu drugiego. Zrobiłbym to z tymi chatkami, które mają miejsce na przybudówki, bo to żem strollował trochę tu. Zrób nowe domy. W sumie rodzin jest już... O, 9 już jest. Tylko żem tak to rozplanował, że cholera jasna ciężko może teraz być. Mieszkanie... Chociaż nie muszę nowych domów zmienić, bo jak zupgrade'uję na level 2, to było powiedziane, że level 2 mi daje więcej miejsca chyba na rodziny. Coś takiego było. Zaraz zobaczymy. Ulepszenie. I nie zwiększyło mi to pojemności rodzin. Chwila, co to dokładnie dawało na drugi? Jak będzie na poziomie drugim, to wytwarza mi 1 punkt zamożności, czyli ten woreczek, ta waluta na różne rzeczy, miesięcznie. Dodatkowo na drugim poziomie są też odblokowane nowe przybudówki, w tym warsztaty rzemieślnicze. Po zwiększeniu poziomu wymagania mieszkańców wzrosną. O, oba. No, co się dzieje? Karczmę będzie trzeba z piwem im ogarnąć. I jeszcze kościół kamienny wybudować. To może zburzę ten drewniany? A, to się ulepsza w kamienny. Wypełnia 2 poziomy wiary w wymaganiach mieszkańców. Potrzebuje 20 kamieni i... Co to jest za ikonka? Dachówki. O kurwa. To glina chyba i te sprawy czy coś. Nie wiem. Jak się to robi? Służy do wydobywania rudy żelaza ze złóż rudy żelaza oraz gliny ze złóż gliny. Dobra. To glinę będę miał, ale w takim razie co wybudować, żeby z tą glinę jakoś oprawiać i coś z tego było? O, piec do gliny. Git, przetwarza glinę na dachówki. No to mam jasność, to robimy. Niektórzy kupują glinę. No i co? Co chcesz powiedzieć jeszcze? Nie za 600 zł. To jest farmazon, nie manipulacja. Tutaj niech będzie. To będzie się ciągnęło tak, te drzewa wykarczujemy. Fajne, póki co jak to jest małe jest fajnie, jak to zacznie być... takie, to ja już nie będę ogarniał, co się dzieje wokół mnie. Jak mam taką małą plamę póki co, to plus minus jestem w stanie jeszcze tym zarządzać. Przestrzeń mieszkalna na 9 rodzin. To mamy problem, bo trzeba dobudować chat. Bo jak przyjdzie zima i się wprowadzą, to będzie trzeba trupy do dołu wrzucać. O! Tylko czy nie za dużo trochę tego? 16 kłód to zajmie. Ale będzie na zaś mocno. Dobra, niech się robi. O, stop. Jedzenie na 2 miesiące. Nie przetrwamy zimy. A czemu tak mało żarcia jest? A, bo więcej tych jest, więcej rodzin. I trzeba przydzielić więcej osób do żarcia. No tak, to ma sens to akurat. Przydzielono 9, a rodzin mam aktualnie 9. To nie ma kto budować. Trzeba skądś nieistotnego budynku wziąć kogoś. Bo żarcia muszę mieć zapas na zimę. Kurde, tu jest na styk wszystko. Jak cokolwiek będzie jakiś epizod, który jest nieprzewidziany, to cała ta usada dolnie. Nowa rodzina, git. Mogą zapierdolić od razu, z miejsca po wprowadzeniu. Rozbójnicy ukradli zasoby. Glinę, kurwa! Ukradli, ja najbardziej potrzebowałem teraz. Skóra 16, 18 gliny, mam ukradli 14 złodzieje. Pewnie jeszcze się rozprawię z nimi, tylko armię wybuduję. Dyplomacja, a mogę się skontaktować z tymi. O! Z rozbójnikami, chujami, co mi kradną. Przyczołgał się kolejny kundel. Albo nie! Miło cię poznać. Nie odpowiedzieli póki co. Niektóre zasoby znikają, gdy robi się chłodniej. Ojej, no to jednak jagódek nie pozbieramy zimą. Na to wygląda. No to może ten miód niech chorają. Karczmę! Karczma! Trzeba wybudować karczmę. Będą szczęśliwi mieszkańcy wtedy, będą mogli piwo pić. Tylko właśnie, jak do karczmy piwo zaopatrzyć? Jak to zrobić? Jakiś chmiel będzie trzeba? Nie wiem, jak się to robi. Karczma jest. Do funkcjonowania potrzebuje piwa. Na rozstaju dróg. Zróbmy karczmę. Wymagane do funkcjonowania potrzebują piwa. Jak piwo się robi? Gdzieś widziałem słód. Jest, słodownia. Robotnicy wytwarzają tu słód z jęczmienia. Może nie trzeba tej karczmy? Nie, no trzeba karczmy. No to problem jest, kurczę. Jest, żyzność, jęczmień. Jak to sprawdzić? Nasze zmienić, żyzność, jęczmień. Tutaj trzeba by było posiać to. No to tak zróbmy, no. A ciekawe... Kończy się jedzenie, kurwa. Zaraz zacznie się głód. No ale ja nie mam jak jedzenia zapewnić, jest jedynie mięso. Mam 2 osoby przy mięsie, mam jagódki, które w zimę odpadają i pasieka, która... Chwila, jedzenie. 4 jagódki mam, 19 miodu i 0 mięsa. Dobra, zaraz coś upolują. Przydzieliłem ich obu. No bo co innego mogę ogarnąć, jeśli chodzi o żarcie póki co. Jaki mamy miesiąc w ogóle? Styczeń. Już blisko. Limit polowania 10. O, Holender. Dobra, rozumiem. Wnioski? To działa tak, że jak spadnie dzika zwierzyna do 10... to wtedy przestają polować, żeby mogły się chyba rozmnożyć zwierzaki i je zrefilować. I aktualnie nie ma ani żarcia z pszenicy, znaczy ani nie ma nic, kurwa. Nie ma z pasieki żarcia, nie ma z jagód z żarcia, a myśliwi nie polują. Trzeba dół na trupy powoli budować. Dobra, rozmnożą się w lecie. Rozmnożą się w lecie. Zmieńmy limit na 6. Niech 3 upolują i przetrwamy to. 6. Aha, całe żarcie poszło i jeszcze nie jest dobrze. Kurde, nie wiem jak ich uratować. No to nic, będą głodować chwilkę. Muszą wytrzymać miesiąc bez jedzenia. Po miesiącu jagód się najedzą. No inaczej tego nie widzę. Nowa wiadomość, słucham. Rozbójnicy blisko. Kurwa mać, nie mam armii. Jak ja mam się bronić? Wymordują rodziny. Otrzymaliśmy doniesienia o bandzie rozbójników nękających niedalekie ziemię. Czy mamy ich wytropić? Obserwujcie ich ruchy i za rok zaatakują. Za rok. Za rok będzie atak. To. Za rok to ja już będę tu miał czołgi. Staw czoła zimie i zadbaj o to, by osadnicy ci nie opuścili. Achievement dostałem. Jest marzec. No, to wznawiamy pasieki. Pasieki, jagódki, wszystko będzie. Armię trzeba powoli ogarnąć. Nie wiem jak się to robi, ale dojdziemy. O, armia, V. Mam 30 osób. Powołaj milicję. Pierwsza milicja, milicja z włóczniami, milicja z bronią drzewcową, milicja z łukami. Zwerbuj najemników. Bo utrzymanie armii też kosztuje pewnie, niestety. Nie wiem, nie zbierają tego nawet. Stoją na straganach, a nikt tego nie bierze z tych straganów. Mam miodu w pizdu. 19, cały czas tyle samo. Trzeba handel ogarnąć, żeby to sprzedawali. Zaraz to zrobimy. Chwila, bo tak to u mnie robota. Faktoria. Nie wiem co to robi, dokładnie dowiemy się w praniu. Sprawdźmy tą faktorię. O co tu chodzi? Zaawansowane, nowy koń, handel. O! Pa! Jest miód. Ale nie rozumiem. Bo tak, załóżmy mam miód. Ustawię, żeby sprzedawali. I teraz cena sprzedaży to 3 waluty zamożności regionu. I co za to dostaję? Jak ustawię tu 10, to będzie sprzedawało wszystko powyżej 10. Po zatrudnieniu w roli kupca, jeden członek rodziny udaje się do najbliższego możliwego punktu docelowego prowadzić handel, podczas gdy pozostali członkowie rodziny pomagają w zarządzaniu towarami. Trzeba przydzielić tu kogoś. Dobra, nie wiem, może faktycznie będzie worth i dostanę za to jakąś walutę. Ale to w takim razie warto by wznowić pszczelarstwo. Co to jest? Nas Loch. Use King Favor coming soon. Reserve the claim on the battlefield. Ale jak battlefield? Z kogo ja mam chłopów tam wysłać? O! Bitwa o Nashol. Gdzie jest Nashol? Ja p***dole, dobra, wczytaj grę. 11:02. Autozapis mam ostatni. No i nie mam się czym walić nawet. Stan wygrywanie. Obaj pretendenci muszą sprowadzić armię na pole bitwy. Gdy czas upłynie, na polu bitwy nie będzie żadnych wojsk strony wyzwanej. Władca, który rzucił wyzwanie, zwycięży. No niech se to kurwa wezmę. Poziom osady wzrósł. Dolina Dobrobytu. Super. Mam nowy punkcik do rozdania. A jak moja faktoria jest? Ile miodu sprzedanego? Ile ja mam miodu? Coś wywieźli tego miodu w ogóle? Jedzenie. Miód 15 jest, a było 19, więc coś tam idzie niby. To bym zrobił, ale kurde nie stać mnie. 25, dobra. To zupgrade'ujmy wszystkie chaty na poziom drugi. Ulepszenie do poziomu drugiego, ulepszenie do poziomu drugiego. Ile mam kłód jeszcze? Jeszcze mogę 2 chatki do poziomu drugiego ulepszyć. To ulepszenie do poziomu... A, już nie mam. Dobra, niech to ulepszą i zaraz będziemy zatrudniać ich na te kłody dalsze. Stop! Jeszcze jedna rzecz, mam punkcik. Mogę dać wosk, żeby coś z tego miodu robić, ale mam wrażenie, że ten miód to trolling był największy na świecie. I iść dalej w to kurwa, dawaj wosk. No pod handel będę to miał. A może ten handel, założenie nowego szlaku handlowego zawsze kosztuje maksymalnie 25 zamożności regionu. A jakiego szlaku handlowego? Ja nie tworzyłem szlaku handlowego, właśnie. Ale jak to działa? To działa tak, że 4 kosztuje wywóz, a 14 dostanę jak przywiozę tam? Czy to jest 14, jakbym chciał zamówić? Zapłacę 14. No a ile dostaję w takim razie, jak to wywiozę, zeksportuję? Bo trochę wywiozłem i w sumie... Chociaż nie, możliwe, że nic nie wywiozłem, bo nie mam szlaku handlowego. To może nie tworzyć szlaku handlowego dla... Nie, no też trzeba stworzyć. Ale to kosztuje aż 18. Warto to jest z zachodu? Aż 18, żeby stworzyć szlak handlowy dla miodu. Zobaczymy, ile siana z tego będzie. Mam nadzieję, że coś tam będzie. Dobra, chaty miałem wybudować. Chwila. Ogłoszono pokój. O, no i teraz pytanie, kurde, w co też dać, w co ten punkcik? Czy dalej lecieć w gówno wosk? Czy założenie nowego szlaku maksymalnie 25 kosztuje? Znosi cła na import, co zmniejsza ceny wszystkich dóbr importowanych o 10. To bardziej bym eksportować chciał. Wosk wolf pszczółki. Dajmy ten wosk i chuj. Zaraz będę mógł szlak stworzyć, a już mogę stworzyć szlak. Tylko pytanie, czy stworzyć szlak woskowy? Czy stworzyć szlak miodowy? Wosk 19 mnie kosztuje. Chyba z wosku więcej będzie. 4 koszt tylko jest. Dobra, miód zrobię. Chociaż wosk może. Wosk teoretycznie powinien być lepszy. Nie masz szlaku. No ale wosk... co w pierwszej kolejności mi da więcej? Wosk, bo jedzenia będę potrzebował. Nie wiem, dam wosk. Kupimy wosk. Kupujemy wosk. Załóż szlak handlowy. Pyk. I teraz cała naprzód przydzielić trzeba rodziny do... Chwila, niech to wybudują pierw i przydzielam do pszczelarstwa. Opa, już! Kurwa. przyjeżdża. A ja mam mało co tego wosku póki co. Nie zdążyłem nazbierać jeszcze. Chyba że on będzie non stop krążył. Trzeba jeszcze jedną pasiekę ogarnąć. I będzie mnóstwo tego. Jeszcze jedną pasiekę robimy. No. 1/3 populacji. Nie, więcej. 8 osób na 19, 8 rodzin na 19 będzie zbierało miód i wosk. Chociaż nie wiem, czy to nie jest przesada kapkę. Chyba będzie przesadą. No jest przesadą, to na pewno, bo ja potrzebuję kłody też wytwarzać. Chociaż są wytwarzane. O, pa! 31 zamożność regionu już przybyła. Dobra. Pytanie, co teraz za to? Za 31. Mogę albo kurki ogarnąć na zimę, potencjalnie. Albo mogę te zbroje ogarnąć. Albo mogę albo mogę konia ogarnąć, żeby na przykład szybciej było chyba. Bo jak będzie koń, to raczej szybciej. Nie wiem, czy one są do transportu. One są do transportu szybszego? Ty, level up dostałem. Skąd? Za co? A właśnie, a czy nie mogę kolejnego zwierzaka sobie ogarnąć? Mała stajnia. Nowy wół. Nowy koń. Co robi koń? Koń jest szybszy po prostu. A dawaj dla testu. Nowy koń. A bo jeszcze konia muszą mi przywieźć, tak? Po złożeniu zamówienia do twojej osady przybędzie handlarz, by dostarczyć zwierzę. Dobra. No i ten punkt dalej nie wiem w co, kurde, pierniczony wrzucić. A może zbrojmistrzostwo, żeby na tą wojnę się przygotować. Pewnie to jest niewymagane, ale... A dajmy. Dobra, powoli armię. Jak dojdzie do 100 dni, to zaczynam robić armię. Mam nadzieję, że to nie jest wytwarzane nie wiadomo ile. I znowu, zamożność regionu 29. Mogę szlak na miód odblokować. 36, albo każdy kolejny kosztuje więcej. Kurwa. Ajajaj. No dobra, to 36 i potem ten punkcik weźmiemy. To będziemy miód i wosk eksportować póki co. 134 dni i gramy od nowa. Nie no, obronię się. Tylko jeszcze armii nie mam, ale będzie armia. Tylko nie wiem, jak duża ta armia jest wymagana. Nie wiem, jak duża, mam nadzieję, że nie za duża. Zróbmy armorki, żeby już zacznijmy pod armię robić. 4 deski potrzebne, żebym zrobił warsztat płatnerski. Okej. O, dobra, jest. Warsztat płatnerski. Klikam. Budowa rozpoczęta. Ale nie wiem, jak to ustawić. Koncentracja produkcji. Hełmy. To będzie armia z hełmami samymi. No ale co no. Dobra, zacznijmy budować tą armię, bo już niecałe 3 miesiące. Twórz nowe jednostki. Skomponujemy armię tak. Będą łucznicy. Mieszkańcy płci męskiej zostaną rozdzieleni równomiernie między wszystkie jednostki milicji. Następnie spróbują znaleźć wymagany sprzęt, broń i tarcze, zależnie od typu jednostki, oraz pancerz. Po przyniesieniu całego niezbędnego wyposażenia do domu rekruci zostaną oznaczeni jako gotowi do zbiórki. Brak wyposażenia. Urwków nie mają. No ta. Dobra. Chyba ich zwalniam jednak. Nie ogarnę łuków. Jak łuki ogarnąć? Warsztat łuczarski. Okej. Ogarniemy. Gdzie są kłody? Obóz drwali. Zima nastała, a ja mam na 5 miesięcy. To na spokojnie zimę przeżyjemy. Jedzenie na pół roku najbliższe. Na spokojnie. Dobra. Armia. Włócznie mam 20. 20 na 36. I tarczy też 20 na 36. Trzeba wytworzyć więcej tego gówna. Czyli trzeba jeszcze jeden stworzę. Desek nie mam. Deski trzeba poogarniać. Ty, to tej armii za dużej nie będzie, przyznam. 20 osób. No ta armia będzie taka... skromna. Bez wyposażenia. Kurde, mam 20 włóczników na całą osadę. 2 miesiące mam na zebranie armii. A jak z moją armią? No jest 20 walecznych. 20 walecznych. Wygramy to. Na spokojnie. Tylko jeszcze zwerbujemy tych drugich. Siła bojowa jednostek zależy od wielu czynników. Morale... Chwila, powoli. Morale oznaczają wolę walki. Zmęczenie, skuteczność. Dobra. Doświadczeniem pokonamy ich. Przemowa do piłkarzy Arki Gdynia. Ale myślę, że im niepotrzebna. Poradzą sobie. Będziecie rozliczani. 9 łuków już jest. Kurde, mogłem wcześniej to zacząć robić. Cholera jasna. Tylko nie mam zbroi, nie mam nic dla nich. Wuj, będą nago biegać. Ważne, żeby z zasięgu coś już strzelili. Kurde, żebym przetrwał ten najazd i będzie w pytkę. Żebym przetrwał ten najazd. Ustawię ich w strategicznym miejscu. Są... Kurwa. I tu nie ma co strategować. Jest ich 20. Dzieci do broni. No nie wiem jak, ale do jakiej broni? Właśnie w tym jest problem. Dobra, 6 dni, zbiórka, ile jest, tyle jest. Zapisujemy. Zapisz grę. Doświadczeniem ich pokonamy. Może to będzie taki pierwszy tutorialowy najazd, czy coś. Zaznaczam wszystkich i klikam prawym na przeciwnika. Albo chwila, taką formację ułóżmy. Łucznicy na tył? Tak. Chwila. Pytanie, od której strony będą? Pierwsza klasa, formacja. Swobodny ostrzał. Zamiast strzelać salwami po wysokim łuku, żołnierze strzelają, celując bezpośrednio wrogów. Nie wiem, czy to zaznaczać. Natarcie. Utrzymanie pozycji. Siła obrony jest podwojona, siła ataku zmniejszona o połowę. Tak, będzie trzeba to zaznaczyć. Będą tankować. Poradzicie se. Ile ich jest? 38 chłopa. Kobiety przed wojownikami jako tarcza. To nie byłoby generalnie głupie, żeby dać kogoś jako mięso armatnie, tak na przedzie. Tylko pytanie, kto się zgłosi. Żeby zajęło trochę czasu im, a łucznicy będą strzeliwać. Nie wiem, czy to są... czy to dobre prowadzenie rządów. Dobra. I żeby im morale podnieść, idę ja ze swoją szabelką. Ja może stanę za łucznikami i będę krzyczał im za pleców do boju, chłopaki. Jebać te derby, kurwa. O. I jebać te kurwa drańska. To już nie jest ważne. Mamy nowy cel, tak? Przyjeżdżają te pastuchy, jebane kurwa, brudne pazury do nas. Na nasz teren, na nasze boisko i gramy. Wobec naszych zasad, kurwa, tak? Każdy daje z siebie, kurwa, wszystko daje każdy, kurwa, 100%. Z siebie, kurwa, serce i charakter. Charakter. Do końca, kurwa. Najważniejszy. Ktoś da dupy. Będzie z tego rozliczony, kurwa. Będzie cały stadion. Wszyscy kibice na was, kurwa, liczą. Do końca, kurwa, macie grać. Niech to będzie nasz dzień, nasze święto. No i tyle. Za 2 dni najazd. 38 chłopa. Nie wiem, ile ich będzie, ale coś mi się wydaje, że kilkaset. Może da radę. 120% skuteczności. Są! Ty! Prosto będzie! 18, 18. Mamy przewagę! 2 osoby przewagi. Przegrupowanie. Tu, na przesmyku ich chwycimy. Dobra, wszystko gotowe. Panie! Ja na plecy. Kilka. Może to da jakoś morale im. Utrzymaj pozycję. Zaznaczamy. I łucznicy z tyłu napierniczają. Gdzie to było? Utrzymanie pozycji. Strzelać. Strzelają? O chuj, nic nie robię im. Ty, czemu oni dopingują, kurde, zamiast strzelać? Dobra, zmiana strategii. Tylko nie w swoich. Oj, teraz swobodny ostrzał. Idzie dobrze, czy nie idzie dobrze? 17 moich. Ale przepychanina. Chwila, może... No nie dam rady za bardzo mi pomóc. Nie mogę szabli wyciągnąć. No jak mam pomóc? A moi co robią? Ty, co wy kur... Co wy robicie? 8 zostało moich, a tamtych w chuj. Czekaj, którzy to moi? Czemu nie strzelają? Dobra, chyba wychodzi. Stankowali wszystko, a łucznicy? Ty, nie wychodzi. Ich jest w chuj. Ich jest w pizdu jeszcze. 17. Nie no, wjebane jest. Coś tu poszło nie tak, bo łucznicy w ogóle nie atakowali. Jeszcze raz, wczytaj grę. Bo nie dałeś im ataku. Jak nie dałem? Dałem. Tu? Utrzymanie pozycji. Nikt z nich nie upada, a ci? Nie wiem, czy to jest, że nie mają kąta strzału, czy o co chodzi? Co wy, kurwa, robicie? Może z pełną siłą, natarcie. Co te strzały robią? No robią te strzały. Dobra, mam inny plan. Ty, co jest? Misja wykonana, rozbójnicy blisko. A wczytałem. No popsuło mi... Chyba, że idą dopiero. Mam nadzieję, że mi nie skancelowało walki. Bo misji nie ma po lewej, że są rozbójnicy. Ty, zbugowało się coś. O, skurwiel. Ty, stop. Dobrze, zlurowałem ich na budynki. Ale ich jest 18 tylko. A na tamtym było 36. Zbugowali się. Dobra, i oni teraz dopingują, bo nie mają pola strzału. Muszę okrążyć. Poddali się? Morale spadły, czy co? Ale nie fair ta walka było, zrespiło się ich tylko 18. Coś nie tak, coś się tu bugnęło. Dobra, wczytamy, też mi się wydaje, że coś popieprzyło. Nie wiem, co się teraz tu dzieje. A, bo to już był autosave, kurde. To jest już po walce. Nie ma w ogóle tej misji. Nie no, gra fajna, ale te walki jakieś dziwne w tej grze chyba są, albo mi się wydaje, jakieś takie kurcze... Nawet jak to nie było zbugowane, się takie kurcze wydawały... Sztywny opór. Bo przegrałem? Nie! Chodzi o to, jak te walki wyglądały, nawet jak już tak jakoś, kurde, idą. Dobra. Stop. I teraz tak. No ci tutaj, nie w tą stronę, kurwa. Najlepiej by tu ich gdzieś ustawić, pa, o. Z lasu będą napierdalać. O kurwa. Dobra, full natarcie. Kanapka. Co tu się, kurwa, dzieje? To chuja, czemu ty tymi rękami machacie? Strzelajcie! O, ładnie. O, będą uciekać. Spierniczyli. Teraz niby wyszło, ale kilka trupów było. Są zwłoki na polu bitwy? Nie ma, to jak gdyby nigdy nic. 2-2, no ale wcześniej mieli 2 razy taką armię. No i nic, trzeba by dalej rozbudowywać się. Za 2 lata pewnie będzie koks do grania, a teraz early access to jest jak jest. No, być może. Spieprzam! Panowie, widzimy się, możliwe, że za chyba 4-5 maja. Jak wrócę, 4-5 maja wracam. Jezus, z czerwca. Nie będzie rok bez streama. Do zobaczenia w lipcu. Nie no, powinienem być przed lipca. Gdzie wyjeżdżam? Do rodziców Kasi. Na jakieś rybki może tam skoczę. Jakiś staw komercyjny będzie czy coś. Gdzie połowie. To wędkę muszę zapakować ze sobą. I cały plecak i mój majdan. Dobra, uciekam. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa. Dobranoc, śpicie dobrze. Pragnę wziąć cię w podróż, bo walczyć chcę o naszą miłość, jednak nie wiem gdzie. Przyniosłem ci kwiat.